Okay, dzień dobry, powiększone 218 Tutaj zapraszam do kolejnego odcinka. No, przepraszam, znowu był tydzień przerwy, no ale wiecie, jak to jest, jak gdzieś są wyjazdy. No, ja nie jestem w tego w stanie nagrać jednak na laptopie. No, próbowałem, nie wziąłem tej kamery. Obraz z tego MSI, którego mam, to niestety jest dramatyczny, więc już nie chciałem kombinować. A nagrywanie telefonem jednego, później montowanie tego i wysyłanie tego pliku na, na tym internecie, który mam na wyjazdach na ogół. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to niestety to wypada bardzo, bardzo słabo. Dobra, od najnowszych Jezu. W zeszłym odcinku prosiłem o to, żebyśmy się kochali, żeby była miłość na kanale i żeby w ogóle był spokój. ale widzę, że, że nie za bardzo wszyscy sobie wzięli to do serca i jakieś, jakieś tutaj kłótnie wojenki w ogóle. Ok, y Kukkos, Witam. Chcę kupić Samsung Galaxy S8, podstawową wersję. Y tylko moje pytanie, czy jest warte wydania 3500, ponieważ zbierałem 4 lata, więc nie chcę się zawieść. Siostra ma S7 Edge i poleca zakup Samsunga. Takie, jakie ty masz zdanie, temat. Pozdrawiam. Małej S8 nie, nie testowałem, znaczy bawiłem się oczywiście, natomiast nie, nie testowałem tak dłużej. Nie wiem, ciężko chyba ją dorwać od Samsunga, muszę spróbować z jakiegoś sklepu. Natomiast yy, kwestia jest tego taka, że yy, jeżeli siostra była zadowolona z S7 Edge'a, no to myślę, że z s nie można być niezadowolonym. Ewentualnie biorą pod uwagę tą baterię. Są różne wyniki: niektórzy mają bardzo dobre, niektórzy mają bardzo słabe. Podejrzewam, że prawda jest gdzieś tam po środku, czyli po prostu jest tak średnio, ale to w dużej mierze zależy od tego, jak masz zoptymalizowane urządzenie. Tak. Każdy smartfon właściwie da się, że tak powiem, zarąbać baterię, instalując bardzo dużo aplikacji, bardzo dużo mieć powiadomień. Włączonych, no, no można naprawdę to, to zrobić. A można też przedsięwziąć pewne kroki, żeby troszkę zaoszczędzić na tym smartfonie. To wszystko zależy, tak? No też niektórzy podawali wyniki i nie wiadomo, czy ktoś miał połączony jakąś, jakiś zegarek, jakąś opaskę. To też ma znaczenie, czy ten Bluetooth jest cały czas włączony, czy też nie. Ja na ogół jak testuję urządzenia, to może z zegarkiem za każdym razem nie paruje sprzętu, natomiast każdy telefon paruje właściwie z samochodem, żeby, no, żeby sprawdzić, czy to działa, czy też nie działa, czy jaka jest jakoś połączeń przez sam, w samochodzie, bo to jest przynajmniej dla mnie mocno istotne, więc... Myślę, że telefon jest wart y, wydania y, no, dużej kwoty, natomiast czy 3,5 tysiąca to zależy, bo S7 Edge nadal jest świetnym smartfonem, można go dorwać dużo, dużo taniej teraz. Crazy Guy, y, postanowiłem przestać pisać kilka pytań gdzieś podczas oglądania QNT i zacząłem pisać swój zestaw pytań. Bardzo mnie to cieszy, żeby więcej osób tak robiło. Jaką masz tapetę na PC? Możesz pokazać u wiesz co? Nie wiem, czy tu mam pokazane, Tak, tu mam Netflixa, taką jakąś. Ściągnąłem sobie, nie, nie wiem skąd ona jest. Jest jedna. Z, z, wpisałem chyba w Google jakąś tapetę, żeby była tapeta po prostu w tu mam Netflixa, odpalonego. Tapeta po prostu, żeby pasowała do rozdzielczości Predatora, tak? W sensie, żeby, żeby było tam te 3440x1440, bo inne tapety, jak miałem, to były strasznie rozmazane, w sensie no one nie były takie jakościowo bardzo dobre, ale to jest jakaś taka myślę, że sensowna, taka uspokajająca w sumie fajny, fajny widok nawet, bym powiedział e czy producenci zawsze prze e przebili pe pewną barierę? aha, czy przebili pewnie zno znowu pewną barierę? wąskie ramki, 960 fps, -ów. czemu nic nie robią w kwestii baterii? Z jednej strony podejrzewam, że to jest jeszcze kwestia technologii, bo, bo gdyby to było takie proste, to podejrzewam, że ktoś by się z tym wysunął do przodu, żeby zgarnąć rynek. Bo mówię, że ten, kto zrobi baterię, która zdecydowanie lepiej trzyma przy mniejszych pojemnościach to, to wygra ten rynek, więc z jednej strony podejrzewam, że. Jest to kwestia nadal technologii, że, żeby to zrobić, żeby to było bezpieczne i w ogóle. A druga kwestia jest taka, że, że jednak to też jest. Pamiętajcie, że to, że oni zarabiają powiedzmy na smartfonach, to jest jedna część, ale druga część to jest serwis. Nie wszyscy, ale, ale częściowo. Jeżeli ktoś kupuje powiedzmy smartfon na, na wiele lat no to postanowi po pewnym czasie, jeżeli będzie widział, że ta bateria słabo trzyma, żeby ją wymienić, więc podejrzewam, że to raczej jest też gdzieś tam taka tendencja, nie chcę tam wszystkich podejrzewać o to, że, że robią to celowo, natomiast no wydaje mi się, że, że mimo wszystko jest, jest jakby głównie ograniczenie technologiczne, głównie ograniczenie technologiczne. Bo gdyby te wielkie firmy, wszystkie, które się tym zajmują, znały jakiś sposób na to, żeby zrobić baterię w innej technologii, byłoby też o tym głośno. Oczywiście, już niezależnie od tego, czy była premiera nowego smartfona, czy nie, ale ogólnie byłoby chyba w branży o tym głośno, że wymyślono nową baterię, która przy tej samej pojemności, na przykład, trzyma dużo więcej albo. W tych samych gabarytach uda się zrobić dużo większą pojemność, no bo ciężko powiedzieć, jak, jak, jak to będzie wyglądało. Myślę, że byłoby o tym głośno, a póki co po prostu nie jest. Jak po świętach, i kiedy otrzymasz na Tc Xperię XZ Premium? XZ Premium gdzieś w połowie maja, z tego co słyszałem. No nie wiem, no mam nadzieję, że, yy, że, że dotrze jakoś w miarę szybko. Jak po świętach, e, święta no, no mówię, no spędziłem rodziny dość spokojnie, jak bez, bez jakiegoś tam zbędnego szału. Wydaje mi się, że, że tak. Bardzo, bardzo nie wyjeżdżałem nigdzie specjalnie na jakieś powiedzmy, nie wiem, takie wojaże zagraniczne, czy też gdzieś tam po Polsce nad morze, czy w góry. Bardzo delikatnie bym powiedział: K10-217, czy coś innego, nie chińskiego. Wiesz, to ciężko powiedzieć, bo cena K10 217 jest bardzo dobra. Myślę, że A3 217 można jeszcze gdzieś tam dorwać w tej, tej cenie, ale K10 no, jest w pewien sposób unikatowy, o tym mówiłem, bo ten telefon nie wygląda, on nie jest tak super zbudowany jak na przykład A3 217, a wydaje mi się, że A3 217 widziałem za 850 zł, więc to jest chyba bardzo podobna cena. Chyba że K10 staniał przez te dwa tygodnie jakoś mocno, w każdym razie. Prawda jest też taka, że, że to urząd. Znaczy no, trzeba sobie tam porównać specyfikację, można obejrzeć sobie obydwie recenzje. Natomiast nie można zarzucić K10 2, 17, że wygląda jak kolejny, następny smartfon, tak, właśnie chiński. To, to nie jest taki design, tak jak na przykład mieliśmy przy Zenfonie, że okej, okay, no fajny jest fajny smartfon, natomiast no w Zenfona też można, tylko że on jest jednak troszeczkę droższy. Mówię o tym 5,5 cala, o Maxie. Natomiast jest jeszcze Kaszań Note, też fajny telefon z tych, które testowałem, też tak poniżej 1000 zł. No kilka tych urządzeń jest, wystarczy przejrzeć sobie jakby playlistę, recenzję i tam są telefony i zobaczyć sobie, no wiadomo, które kosztują poniżej 1000 czy tam w okolicach 1000 zł. A K10217 ma, ma ten plus, że rzeczywiście fajnie wygląda. Bo, pomimo tego, że jest plastikowy, naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Jakub N. Odnośnie pytania do ostatniego Q&A, Robert, jak chciałbym podłączyć telefon przez USB do radia, nie w samochodzie, żeby działał jak Pendrive. Jest to możliwe, co muszę mieć. W... Chodzi mi o to, że w radiu jest wejście USB na Pendrive. I pytanie jest takie, czy mogę podłączyć telefon pod USB, żeby działał jak Pendrive? Powiem tak. To wszystko zależy, bo podejrzewam, że działa to na takiej zasadzie jak, jak działało u mnie, mnie w Fiacie Punto, i w Fiacie Punto działało tak, że mogłem podłączyć sobie dowolne urządzenie po USB. Natomiast nie wiem, było tylko wsparcie dla iPhone'a i tylko z iPhone'a mogłem w ten sposób puszczać muzykę sobie z głośników. Natomiast z każdego innego Androida, niestety przynajmniej w tamtym, no, tam półtora roku temu to nie działało. Fiat Tipo mam także, mam jakieś urządzenie podłączę do wejścia, które jest dedykowane jako USB. Mogę po kablu podłączyć dowolny telefon i tylko zezwolić na dostęp do pamięci wewnętrznej, i on już automatycznie sobie to wyszukuje jako playlistę yy, po prostu utworów. I tutaj zależy, podejrzewam, dużo od radia. Dużo zależy od radia. No, musiałbyś spróbować, no, zwykłym kablem po prostu podłączyć i zobaczyć. Yy, jeżeli wyskoczy jakiś komunikat, to po prostu zezwolić na dostęp do pamięci wewnętrznej. I zobaczyć, czy jeżeli się przełączy na radio na USB, czy będzie tam możliwość po prostu wybrania utworu albo chociażby kliknięcia, żeby jakoś playlista jakaś poszła. Więc raczej to trzeba tak organoleptycznie sprawdzić. Czemu LG nie, już nie robi telefonu z przyciskami na plecach? Czy LG wytłumaczyło się, dlaczego porzuciło tą koncepcję? Chyba nie, chyba nie podawali. Natomiast wydaje mi się, że, że to jest lepsze rozwiązanie, mimo wszystko. Znaczy, to zależy. Uchwyt z tyłu do, do skanera odcisków palców jest naprawdę bardzo fajny. Podejrzewamy, że kwestia tego, że zrezygnowali, jest właśnie przyniesienie przycisku na, na tył, bo przecież mieliśmy przycisk na tyle, który był jakby od, obok przycisków głośności. Natomiast zostawili tam skaner, który jest aktywny i jest również przyciskiem, a przynieśli przyciski, żeby po prostu tego nie rozciągać. tak, no, Mam aparaty, później ten przycisk. Pamiętaj, że na przykład w G4 ten przycisk zasilania był taki mały, jednak skaner jest dużo większy. raczej by tak bym sobie to tłumaczył, ale żadnej oficjalnej informacji ja nie dostałem przynajmniej. Ja nic nie widziałem na żadnych konferencjach, ani też żadnych informacji prasowych nie, nie dostałem z tego tytułu. Więc raczej bym uważał, że po prostu uważają, że skaner jest większy i że już rozciąganie tego, żeby jeszcze niżej skaner dać, żeby były przyciski u góry na dole, mogłoby być to niewygodne. To by tak nie wyglądało fajnie jak w G4, w LG G4, gdzie to jednak było jakby, jakby jeden przycisk, tak? Eee, Postaraj się wyrwać na testy box od Xiaomi, eee, nie wiem czy chodzi, Mi Box, czyli nie wiem czy to chodzi o ten telewizor, eee, to, to, nie, nie, to chyba to nie jest, to, to, nie, nad nie wiem, przyznam szczerze co to jest. Musimy sobie za, y, zajrzeć. No, no mogę napisać do GearBestu, ale ostatnio coś się znowu nie, nie odzywają. Polecisz mi jakiś tablet do 1000 zł, od razu mówię, że będzie wykorzystywany do NC+ Go. Mam spokojnie w domu, ale tablet może też mieć LTE, pomożesz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio bardzo mało mam tych y, tabletów na, na testy, więc niestety ciężko mi tutaj coś polecić, a jednak Tab S3, którego mam teraz, jest jednak no, dość mocno poza zasięgiem, jeżeli chodzi o cenę. Nie pamiętam, czy coś miałem z tych takich niszych. Raczej bym szukał albo, albo coś odlenowo, bo wiem, że, że oni jednak mają dużo tych, tych tabletów i one do 1000 zł tam na pewno się znajdą, albo szukałbym czegoś z serii Tab A. One dość mocno chyba staniały z tego co widziałem. Yy, I raczej bym poszedł coś takiego. Coś z tych dwóch bym wybrał pewno. Gdyby to miało być na Androidzie. Stewart malutki, co myślisz o zwiastunie do Star Wars The Last Jedi? Wiesz co, widziałem gdzieś tam kawałek, ale ja nie jestem fanem tego jakby uniwersum. Znaczy próbowałem kilka razy podchodzić do tego, no wiem, że może dużo osób się teraz oburzyć, jak I możesz nie być fanem uniwersum Star Warsa? No nie jestem, no. Próbowałem kilka razy do tego podchodzić, eee, pytałem też różnych znawców, jaka jest chronologia taka, żeby na, na, najlepiej się w to wkręcić, ale mimo wszystko, no nie wiem, jakoś to tak... Nie wkręciło mnie to. No zobaczyłem kilka odcinków, jak leciał coś w telewizji, też widziałem, ale to jakoś, no nie wiem. Po prostu nie, nie jestem w stanie tego przebrnąć. Ale podejrzewam, że gdybym się musiał skupić, to, to raczej bym się w to zagłębił, ale niespecjalnie mnie to interesuje. ten Badman. Co sądzisz o braku Mini Jacka w nowym smartfonach, na przykład w iPhone 7. Mówiłem to przy recenzjach iPhone'a 7 i, i chociażby Moto Z czy HTC. U Ultra, no, dla mnie to jest proste. Znaczy w Moto Z jestem w stanie to jeszcze jakoś zrozumieć. Jeszcze jestem jakoś to zrozumieć, bo to urządzenie rzeczywiście jest cienkie, tam 5 mm 5-2 mm chyba z tego co pamiętam. Tu faktycznie to by mogło być na granicy jakby fizycznego umieszczenia tego jacka w, w, jakby w tej krawędzi. Yy, I tutaj mógłbym zrozumieć jeszcze, bo tam jest wiele kompromisów przez to, że ten telefon jest cienki, jak na przykład to, że, że, że po prostu ma słabą baterię. Ale w iPhone 7 i u Ultra, tym bardziej w u Ultra, tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo tam się to mieści. A ja uważam po prostu tak, że jeżeli jest Jack, ja nie muszę z niego korzystać, ale wolę mieć wybór. Jeżeli mi się słuchawki na przykład rozładują, a ja chcę w tym momencie coś posłuchać, albo gdzieś jadę, ja mam to posłuchać, znaczy chcę sobie posłuchać, nie mam ładowarki. Nawet jeżeli mam te super AirPodsy, które mogę sobie zaraz podładować, to trochę czasu to trwa. Jeżeli jadę tramwajem czy coś do pracy, do szkoły i chcę posłuchać, no to nie mogę. Nie mogę podłączyć sobie zwykłych. No oczywiście są przejściówki, tylko że wielokrotnie mi się tak zdarzało, chociażby przy Ultra teraz, że wieczorem kładę się do łóżka, chcę sobie coś tam na YouTube oglądać czy na Netflixie. I kurczę, wziąłem słuchawki, bo mam słuchawki, które leżą w łóżku cały czas, z których zawsze korzystam. No i one są na zwykłego jacka, tak, a nie na, na USB typu C, a przejściówki też nie mam tam, nie wiem. Więc to są takie ograniczenia dla mnie bezsensowne. Wielu technologicznych którzy uważa, że usuwanie go jest głupim i niepotrzebnym ruchem, mając w celu wyłącznie zysk. To też, może, może też kwestia zysku, ale... Bardziej chyba napędzanie po prostu, jakby tendencji do tego, żebyśmy przenosili na słuchawki Bluetoothowe, które są droższe. I to w pewien sposób też oznacza o, o, oczywiście nakręcanie. Jakby, czy tam, no, po prostu, nakręcanie tutaj, jakby popytu na, na ten produkt. Zgadzam się, to jest biznes. Usuwanie mniejżika zmusza klientów do zakupu innych słów, no właśnie, bezprzewodowych, droższych. Dużo ludzi mówi, że Apple zrobiło to tak, by ludzie kupowali ich drogie bezprzewodowe słuchawki. Tego nie rozumiem, ponieważ mając iPhone'a 7 można kupić dowolne słuchawki bezprzewodowe, tańsze niż te u Apple. A. Ja tak zrobiłem, jednak ten biznes gwarantuje rozwój. Gdy coraz więcej telefonów nie będzie miało złącza mini Jack, to coraz więcej firm produkujących słuchawki, też będzie wycofywała mini Jacka, skupia, skupią się na słuchawkach bezprzewodowych, staną się one też tańsze i w końcu wszyscy będziemy właśnie taki używać, to jest właśnie ewolucja, takie jest moje zdanie, lecz chciałbym zapoznać się również z Twoim. Wiesz co tak, bo znaczy to, to też masz rację, także że jeżeli coś będzie się robiło standardem, tak jak na przykład USB typu C jeżeli coś robi się standardem, to, to więcej osób czy znaczy więcej producentów zaczyna z tego korzystać. To też jest dla nas na plus, bo wtedy te wszystkie akcesoria na USB typu C robią się też tańsze. Kable robią się tańsze, bo jest no, większy popyt na to, więc można sobie pozwolić na obniżenie tych cen. Natomiast ym, Uważam też, że y, dodawanie przejściówek y, jest jakimś tam sposobem, oczywiście, żeby, żeby ta prześciówka była w zestawie. Natomiast y, y, idąc swoim tropem, powinno być też tak, że niedługo, powiedzmy, nie mówię, że teraz, ale za rok na przykład, w pudełkach powinniśmy dostawać bezprzewodowe słuchawki od razu y, do, do danego smartfona. Tak? Czyli odpowiednik y, tych przewodowych, tylko że bezprzewodowe. Tak? No bo tworzenie jakiejś tutaj kombinacji z tymi wszystkimi prześciówkami. To też nie wiem czy to jest takie fajne, no pamiętajcie, że to kurczę, no za bardzo, nie wiem, mnie się bardzo często zdarza, że zapominam brać słuchawek gdzieś tam, dlatego noszę jedne w torbie osobno, żeby mieć zawsze, co dopiero przejściówka, no, przejechałem się kilka razy i przy iPhone'ie i przy yy, właśnie u Ultra, czy przy Moto Z, że nie miałem tej przejściówki bo to dość ciężkie. ReGames, czy opłaca się kupić iPhone'a 6s? 6s nie testowałem, natomiast wiem, że jest chyba teraz jednak no, widziałem, że sporo osób gdzieś tam kupowało jakieś używane, przynajmniej na Twitterze więc albo jest w jakiejś dobrej cenie yy, albo, albo są jakieś tam gdzieś fajne promocje na niego w każdym razie hmm, myślę, że to jest nadal dobry smartfon kwestia tego, że, że jednak ten aparat na pewno odstaje od bo tam się za dużo względem wszystkich chyba nie zmieniło z przynajmniej przy mniejszej wersji Odstaje jednak od topowej konkurencji androidowej, którą mógłbyś w tej cenie, wydaje mi się, kupić, więc to, to bym miał świadomość. Ale pewna optymalizacja, wiele innych rzeczy jest jak na najwyższym poziomie. Januszek, yy, czy szykujesz się jakaś recencja głośnika Bluetooth? Wiesz co, na razie nie mam żadnego głośnika Bluetooth, więc ciężko powiedzieć. 100 lat, 100 lat, dzięki, dzięki bardzo. Co myślisz o kresie na iPhone'a z systemem Android? Widziałem właśnie coś takiego. Nie wiem, bardzo, bardzo dziwne udziwnienie. Znaczy, nie wiem, nie wiem dlaczego ta, takie coś w ogóle powstało. Czy to, czy to ma w ogóle jakiś sens? Jeśli masz z nim, kont, jeśli masz z nim kontakt, to napomnij, proszę Matusza, by zaczął znowu nagrywać. Ja już mu kilka razy pisałem na, na Twitterze, nie wiem dlaczego on się w ogóle. Nie, nie tego, nie, nie ogarnia, no pewno ma coś innego, lepszego do robienia, albo nie może po prostu, no więc tyle. Q&A jednorazowe z wujkiem Buchanem byłoby dobrym pomysłem, według mnie. Myślę, że to, to można by było nazwać jakoś, nie wiem, Q&A bis, czy coś takiego i właśnie to by były takie wywiady z różnymi osobami, to by mo mogło być fajne. Jaką masz wadę wzroku? Minus jeden, na jedno i drugie. Więc nie jakoś specjalnie, ale na przykład do samochodu już bym się nie odważył jechać bez, bez okularów. Mimo wszystko, no tutaj jest potrzebne skupienie i dobry wzrok. Szczerze mnie to zatkało po tym, jak Zak udowodnił, że HTC Ultra ma najtwardszy ekran ze wszystkich smartfonów, nie? Aha. No widzę, że teraz kolejny film się jakiś pojawił o Ultra, chyba właśnie z tym szafirowym szkłem. W tej wersji 128GB, która ma z tyłu szafir, yy, i to muszę sprawdzić, bo, bo rzeczywiście nie, nie oglądajmy jeszcze tego. Nie wiem, czy byłoby to profesjonalne, czy można by porównać jakość dźwięku z telefonu z jakimś tanim głośniczkiem Bluetooth. Zrobiłeś tak raz idol 4, choć może być to zwyczajnie niepotrzebne, ale to tylko taka sugestia. Wiesz, co powiem Ci szczerze, że poza kilkoma telefonami, które mogę policzyć na, na placach jednej ręki. Nie ma smartfonów, które mogą się różnić z jakimkolwiek głośniczkami, bo te głośniczki mają zostanie większe te membranki i ta jakość jest, nawet jeżeli jakość nie jest lepsza, to słychać więcej basu i tak dalej. Powiem tak, że z tych urządzeń to na pewno IDOL 4, 4S, iPhone 7, HTC 10, no u Ultra też, ale wydaje mi się, że aż tak nie. Mate 9. Grał bardzo dobrze, ale ten drugi głośnik to jest taki, bo bym powiedział, czy ten 9 Pro, to jest taki bardziej taki chyba do do, słuchań, do oglądania filmów, bym powiedział, wspominałem o tym w recenzji. Tych telefonów nie ma za dużo, nie ma za dużo, ale no, jeżeli miałbym jakiś taki telefon, w którym miałbym jakiś głośniczek Bluetooth automatycznie, to mógłbym to też yy, przetestować pewnie. Miki Miki, iPhone 7 czy S8 Plus, please odpowiedz. Wiesz co, no ja, ja zawsze będę polecał Androida, mimo, znaczy polecał, no, mimo wszystko ja jestem fanem, znaczy fanem Androida, wolę Androida, bo jest dla mnie po prostu lepszy, wolę dowolność, nie lubię na iPhoneie niektórych ograniczeń, co nie zmienia faktu, że iPhone 7 jest po prostu bardzo dobrym sprzętem, tak? bardzo dobrze robi zdjęcia i to jest chyba taki największy upgrade, oprócz IP67, które jest, to jest największy upgrade chyba w iPhone, który, który się pojawił że te aparaty wieczorem robią rzeczywiście takie zdjęcia bardzo zbliżone czy podobne, raz lepsze, ciut, raz lepsze, gorsze od S7 Edge'a, Pixela, od tych topowych telefonów, tutaj również S8 Plus trochę robi lepsze od S7 Edge'a, to porównanie nie będzie też kurczy, tylko ja nie mam po prostu czasu ostatnio. Yy, więc yy, wydaje mi się, że no, aparat będzie pewno trochę lepszy w Samsungu. Natomiast no, iPhone ma też swoje plusy, jak najbardziej. więc no, zapraszam, recenzja e iPhone'a 7 nie jest na kanale. Kaliam, czy się robisz? Lubisz filmy z se e serii szybkich ścieków? Wybrałeś się się do kina? Hej, yy, wiesz co? Znaczy, lubiłem, ale chyba do trzeciej części, kiedy to faktycznie było dużo wspólnego z samochodami tak, z tymi wyścigami. Później coś się zrobiło po prostu kinoakcji. Ja nie mówię, że złe, bo to jest nadal dobre kino akcji. natomiast tam więcej samochodów wybucha niż jest właściwie tych wyścigów. I to jest takie nużące, bo to, bo to jest bardzo dużo takich filmów, gdzie, gdzie są jakieś takie właśnie akcje pościgowe i tak dalej. A ja jednak chyba nie. Znaczy, Lubię, taką, lubię takie serie, to żeby nie było. Natomiast y, ze wszyf, szybkich i wciekłych wolałem jednak nie tą samą fabułę w sensie opowiadania tego, co się działo, tylko raczej to, że, że co chwilę był jakiś wyścig, jakieś pojedynki. To było fajne I, i tego mi brakuje w tych kolejnych częściach. E, Daw, tak, e, cześć, mam zamraku kupić telefon, tylko nie wiem jaki. Myślałem nad P9 Lite lub Honor 7 Lite. Czy coś innego, cena max 1000 zł. No, po, znaczy Honora 7 Lite miałem, więc tutaj ciężko mi go skonfrontować. P9 Lite A5216, wydaje mi się, że to są nadal najciekawsze wybory w, w tej cenie. A5216 jest troszkę droższy, mimo wszystko, ale, ale to jest też bardzo fajne urządzenie. Ale P9 Lite, jakbyś brał, to widziałem, że teraz naprawdę kurczy, nawet chyba 900 już nie, nie, gdzieś tam w markecie kosztował. Więc e, to są naprawdę dobre ceny. I DOL 4 też bym tutaj wpisał, to, to są naprawdę fajne sprzęty. Wydaje mi się, że do 1000 zł jak najbardziej sensowne. E, no tak, tak, z tych, tych, tych z tych najfajniejszych to tyle. no jeszcze ten, Intergował mnie zawsze ten Akson 7 mini jeszcze, tak, ale on jest troszeczkę gorszy mimo wszystko, a cena jest e, chyba jednak troszeczkę wyższa, tak? Bo on kosztował 1300, a ta cena chyba aż tak mocno nie spadła. Orhan. Huawei to kompletnie porażka z aktualizacjami. Chodzi mi głównie o model P9 Lite. procent deklarował, że jak skończyły się beta testy, no wiem, na, na, na Facebooku były Androida 7, czyli 31 stycznia, to jeszcze yy, w lutym wypuszczą 7. Natomiast w kwiecień żadny model polski nie dostał aktualizacji. Proszę zaś twierdzi, że aktualizacje są rozsyłane pojawiają się w najbliższym czasie. Tak piszą od lutego. Na tabletowo natomiast podali, że aktualizacja została wstrzymana, ponieważ są jakieś problemy z nią. To ja się pytam, dlaczego Huawei kłamie, że aktualizacje są rozsyłane, jak nie są. To jest już mój ostatni telefon Huawei i obawiam się, że też innych. Pozdrawiam. Zresztą, znaczy, rozumiem Twoje oburzenie, bo tak wielokrotnie było, że, że jakiś telefon miał dostać, a nie dostał aktualizacji przy wielu, wielu smartfonach. Natomiast ja też tak. To nie jest tak, że, że stoję po stronie operatorów, tylko pamiętajcie też o tym, że, że na przykład jeżeli oni myślą, że wszystko jest spoko, tak wysyłają, na przykład powiedzmy, nie wiem, 100 osób dostało aktualizację i okazuje się, że u 100 osób są różne problemy to co oni mają zrobić? Rozsyłać dalej tą aktualizację i okaże się, że wszystkie telefony na polskim rynku będą miały jakiś problem, albo z nie, nie wiem jakie to są problemy, tak abstrahuję. albo z aparatem, albo będzie się coś resta restartowało, albo się coś będzie grzało yy, i się okaże, że na przykład nie wiem ile z tych klientów, ale powiedzmy tam parę tysięcy osób, które kupiło P9 Lite, będzie miało problemy z tym modelem i nagle się zacznie hejt. Więc, jeżeli pojawiły się jakieś problemy, no to, to warto wstrzymać tą, wstrzymać tą aktualizację, żeby coś tam naprawić. Natomiast rozumiem też twoje rozgoryczanie, że, że ta aktualizacja już dawno była, że powinna być. Tym bardziej, że mieli beta testy, które były otwarte, więc one chyba też dużo powinny pokazać, że, że ten sprzęt jest nie wiem, dopracowany, ta aktualizacja czy też nie. Uderzałbym do, do Huawei na FB, że, żeby po prostu napisali, co jest, bo. bo też brakuje, jakby, znaczy jest informacja o tym, że mamy beta testy, że jest rozsyłane, a jak jest problem, to, to też nie ma od informacji. To, jest, to, to rozumiem, że z, te, z tego punktu widzenia to jest niefajne, nie więc to faktycznie mogliby zmienić. <laughs> Mając S7 Edge nowego, oderwanego za 200, warto dopłacać 1300, który ma gorszą baterię, niepraktyczny czytnik? Moim zdaniem raczej nie. Jeżeli masz dorwanego za 200 S7 Edge'a, to, to to jest zbyt duża różnica, moim zdaniem, żeby kupować zwykłą s 8 Okej, okay, no, obecnie jakby na to nie patrzeć. Wieczorem będzie trochę lepsze robił zdjęcia, pomimo tego, że S7 Edge i tak ma świetny aparat. I na pewno, jeżeli położysz S7 Edge'a obok s 8 to S8 będzie o niebo lepiej wyglądał, tak. Ale, ale myślę, że S7 Edge jest nadal świetnym smartfonem. Ja korzystam, gdzieś tu leży. Eee, więc. To Mac, o oh yes. Czy jak ktoś kupi Honor 8 z niemieckiego Amazonu, to będzie taki sam, jakby kupił w Polsce, w sensie czy menu będzie po polsku, czy coś innego w oprogramowaniu, czy czymkolwiek, co by sprawiało problemy. Eee, wiesz, co z Niemiec? Nie. Podejrzewam, że z Niemiec nie. Tu powinno być właściwie wszystko to samo, to powinno być te same wersje. Z innym oprogramowaniem, ale też powinien być tam język polski, więc tu powinno być ok. Gorzej jest, jeżeli bierzesz gdzieś tam telefonem, powiedzmy ze Stanów, z Azji gdzieś. Tam są dużo większe problemy, bo są na przykład inne wersje i inne pasma. Tutaj, jeżeli chodzi o niemiecki rynek, powinno być jeden do jednego właściwie to samo. Znaczy w sensie ta sama wersja telefonu, inne oprogramowanie, ale język polski powinien być. <laughs> Nie, nie, no nie chciałbym tutaj, żeby, żeby nazwa piesek, no dzięki za, 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 ten, za jakieś informacje, ale nie chciałbym, żeby e, tutaj, s, s, żeby było tak samo jak e, u Kuby, o, pewnie. Wujek Bochun, tak. I myślę, że będziesz jedną z pierwszych osób, która, jeżeli będę miał wreszcie czas, żeby nagrać właśnie tą, tą wersję BIS, e, żeby z tobą właśnie pogadać. Grzesiek, wszyscy narzekali na a 518 że są drogie, a tu cena spadła do 1350. a to nawet nie wiem, czy to w oficjalnych sklepach, tak dalej, hm, ciężko powiedzieć, musiałbym sprawdzić, ale jeżeli faktycznie tak szybko spadła, no to, to zaczyna się robić ciekawie, najgorsza rzecz jest w a 2017, jest taka, że, bo jest porównanie z a 2016, że nie mamy optycznej stabilizacji, to jest rzecz, która po prostu mnie tam troszkę zdruzgotała. Jakub Kordasiński, tak, wracając do Twojej odpowiedzi na moje pytanie dotyczące starych w telefonach, myślę, że to faktycznie byłoby fajnie, gdyby, gdybyś podawał, jaki jest stary danego telefonu, jeżeli producent podałby Ci tą informację. Jeszcze nikt w Polsce tego nie robi, więc byłbyś pierwszy. No, jest to, jest to jakaś opcja. W sumie to, to nie jest problem też, żeby wpisać jedną literkę na koniec, czy, czy gdzieś tam w, robić też takie okienko, gdzie będą jakieś dodatkowe informacje. Natomiast... Myślę, że, że to by było też przydatne. Nie wiem, czy to słyszycie, ale za oknem coś mi. Nie, nie słyszycie. Boże, jeszcze teraz dzwony biją w kościele. Grzesiek, czy to Twoim zdaniem, gdy będzie Android 7.0, Nugat będzie w a 2017 Będą lepsze zdjęcia? Pozdrawiam. Zresztą myślę, że tej kwestii się nie zmieni. Znaczy, może będą troszkę szybciej robione, bo to faktycznie gdzieś tam się też zmieniło, jeżeli chodzi o S7 i S7 Edge'a. Ale czy będą lepsze? Nie, bo podejrzewam, że chodzi ci o wieczorne zdjęcia, a tutaj brakuje jednak tej stabilizacji. Kosmo. Robert, kupiłem Nextbit Robina, to dość niespotykany telefon. Czy nie chciałbyś go przetestować na kanale? Z chęcią Ci go przetestuję. Przyczy... O, to było takie, to było fajne, to było fajne. W sumie, w sumie to było coś, coś, coś nietypowego. <laughs> czy będę testował? Pogadamy. Dominik, mental, będziesz testował Lenovo ZUG Z2? Nie mam jakby informacji, czy, czy urządzenie do mnie przyjdzie w ogóle skądś, niestety. Ja z Damian. Jaki aparat myślałem? Yy, jaki aparat myślałem? Nad Canon 700D i 1200D oświetlenie i mikrofon krawatowy? Pytam, bo zacząłem już trochę nagrywać. Taka średniawa jakość. Yy, wiesz to, yy, powiem tak. Yy, ciężko powiedzieć, yy, bo ani jednego, ani drugiego modelu nie miałem. Yy, natomiast, no, tak jak mówię, no zapopatrzył mi się w oświetlenie. Brałbym ten, który jest z obiektywem kitowym lepszym. Yy, chyba że są te same obiektywy, to, to tutaj nie ma jakiejś większej różnicy. Na który telefon się przerzucasz? Na S8 czy S8, wiesz, co najpierw muszę się pozbyć pixela, bo, bo mi ciąży i generalnie nie mam go i właściwie nic i leży i tak dalej. I, i ciężko powiedzieć, czy. Chciałbym S8, tylko się tak zastanawiam, czy brać, kupować, czy też nie. Nie wiem jeszcze, zastanawiam się dość mocno, czy nie wyrwać najpierw z jakiegoś sklepu, żeby sprawdzić faktycznie tę baterię. Jaki polskich YouTube technologicznych polesarz? O, jest dużo, nie? Antifan, oczywiście Mobzilla, Mobileo, Rootblock IT, Bartekrak. Rack. Takie chyba najbardziej podstawowe z tych, które mi przychodzą do głowy. To sądzisz o Xbox Scorpio, i czy zamierzasz go kupić i zrecenzować? Wiesz co, nie, raczej nie pójdę w konsolę, to zbyt mało mam czasu, żeby się przez to przegryzać i tak dalej, raczej nie, Xbox One nie odpalałem, już nie pamiętam kiedy. Czy to prawda, że producenci telefonu proponują w instrukcji baterii, żeby nie ładować od 0 do 100% na samym początku? Wiesz co? Nie wiem, widziałem kilka różnych komunikatów, komunikatów, komunikatów że, że można ładować, że należy ładować na przykład telefon na początku. Czasami w ogóle nie było. Są też komunikaty, tak jak ostatnio pokazywałem w LG że yy, nie powinno się telefonu rozładowywać poniżej 5%. Ja bym to nawet zaostrzył do 15%, bo, bo batery nie lubią tego stanu, więc yy, miałbym po prostu to na uwadze. Jaki mam telefon z NFC, to mogę mieć etuj? Pewnie, oczywiście. I powinno to działać. Jeżeli wystarczająco cienkie będzie to etuj, nie będzie jakiś super gruby, jakiś tam, wiesz, misiek z łóżkami, czy panda z czymś, to to ten. Tak. Skąd bierzesz telefon do testów? Głównie od procentów. Czy na recenzję Honor 8 Pro i porównasz do Honora zwykły? E, spoko, że tak dużo pytań. to Honor 8 Pro. Y, rozmawiałem, ma przyjść do mnie, więc to jest takie pewne zaskoczenie, ale czy porównam z zwykłym honorem? Ciężko powiedzieć, bo nie mam tego urządzenia u siebie. Dlaczego, Sebek, dlaczego oglądając na YouTube filmy u niektórych youtuberów w 1080 filmy po chwili się zacinają i leci sam dźwięk, a u Ciebie tak nie dzieje? A nie wiem, nie wiem, u mnie po prostu jest dobra jakość. Nie no, śmieję się, hmm. może u mnie leci 720, tylko po prostu nie wygląda jakoś tragicznie, a tak zupełnie serio, to, to jest kwestia losowa, YouTube naprawdę jest tak skopane, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, komentarze, zacinanie się i aplikacji, i na stronie czasami. To Jest dramatycznie, więc nie wiem. Ale cieszę się, że u mnie się nic nie dzieje. Kiedy przejdziesz, Jakub, na S8? Będziesz chciał zwykłego czy S8? Pewno bym brał S8, ale tego też się tak zastanawiam, bo nie będę kupował S8, skoro wolałbym S8. Plusa, to raz, po drugie, nie wiem, czy, bał mi, czy się nie boję trochę tej baterii w S8 i chciałbym najpierw sprawdzić to właśnie od jakiegoś sklepu. Paweł Wantulok, Masz już tak XZ Premium? Ciekawy jestem tego telefonu? Nie, jeszcze nie. Czy będzie na kanale Kamil99 recenzja LG G5 SE? Warto go kupić? Zastanawiam się także nad A5 217. A5 217 jest, G5 SE podejrzewam, że już nie, więc raczej nie. Okej, okay, lecimy dalej, e pewna przerwała. I e Casper Games, ma taki problem, ponieważ mój Xperia E4 przycisk blokady działa jak chce. No, serwis, serwis. Albo próbować tam gdzieś wyczyścić, ale jak działa jak chce, no to podejrzewam tylko serwis. Kupując iPhone SE nie wiem co kupuję. Nie wiem co zrobić, jak kupię. Tak, kilka tu jest jakichś takich pytań, chyba. No dobra, nie wiem co zrobić, jak kupię, bo mam zastępczego laptopa z systemem Windows 10 Home. Nie wiem jak będzie z kopiowaniem plików z laptopa na iPhone'a. Wydaje mi się, z tego, co pamiętam, spokojnie możesz skopiować. Natomiast jeżeli się nie, da, nie, nie będzie dało, będą jakieś problemy, zawsze można sobie wysłać do chmury na Google Drive'a czy coś. Ja bardzo często kopiuję na przykład z, z kilku telefonów różnych zdjęcia, jeżeli potrzebuję bardzo szybko, bo yy, okej okay, to trwa wolniej, natomiast yy, i tak później muszę je wrzucić do chmury, to wrzucam sobie je bezpośrednio ze smartfona mam z głowy. A co do grupy świetna Administracja, czy zrobisz takie coś jak nagrywać... To dziękuję. Takie coś jak nagrywać smartfonem, nie chodzi mi o jakieś flagowe, tylko klasy średniej. No zobaczymy, zobaczymy. No musiałby być jakiś taki średniak, który faktycznie fajnie nagrywa. To by miało wtedy sens. Wujek Bohun. Również nie polecam iSpotu, a zwłaszcza ten w Katowicach w S y Silesia City, City Center. Oni tam nie wiedzą, <gryw> oni tam nic nie wiedzą, o co się pytasz. To albo nie ma, albo nie wiedzą i muszą dopiero sprawdzić obłęd jest ich tam na salonie cały sztab, a mam wrażenie, że pracują tam chyba za karem. Spróbuję się do nich, do, próbuję, spróbuję się do nich dodzwonić. Powodzenia życzę. Ale też nie wszystko. W, w dniach premiery nowych modeli iPhone mają ich mniej do wydania klientom niż Saturn, który znajduje się pod jednym dachem w Silesia City Center. Też dziwne, nie? W sumie powinien mieć lepiej. Niestety, ale Samsung nie jest lepszy ze swoim Brand Store. Saturn wydawał w S8 Plus w tym samym dniu co Brand Store, a sprzedawcy o produkcie wiedzieli dosłownie wszystko. Pracownicy Samsung Brand Store z odpowiedzią dzwonili mi do domu, bo na miejscu nie znali odpowiedzi, a pytałem o sprzęt, który w sprzedaży jest już jakiś czas kamerka 360. Zresztą wejdźcie sobie na mapy Google i wskażcie na Silesia City Center Samsung Brand Store i poczytajcie opinię o tym produkcie. Ja się pod tym podpisuję. jest bardzo częsty, ten. Też się zdarzało, że i Brent czegoś nie wiedzieli. Do czy tych Kortlandów nie chodzę za bardzo. Nie, nie żeby mnie parzyło, ale, ale mimo wszystko jakoś mniej tam chodzę. No ale rozumiem, no. Bardzo często się zdarza też, że, że akurat może w tym Saturnie są ogarnięci, ale bardzo często się zdarza, że w jakichś innych takich dużych elektromarketach też kompletnie ludzie nie wiedzą, e, o, co, co sprzedają. Tak? Już nawet nie mówię, że każdy ma znać się na każdym produkcie, tak? ale jeżeli ktoś jest powiedzmy z danego działu, albo nie daj Boże jeszcze mam powiedzmy koszul, koszulkę danego producenta, że, że promuje dane, dane modele i jest do pomocy i on nie wie jak tam na to odpowiedzieć, to jest też dziwne. Archie, jaki telefon do 1500 zł? Myślałem o Moto G5 Plus. Dasz jeszcze jakieś ciekawe propozycje. Najbardziej zależy mi na baterii i wydajności. No, z baterią w G5 Plus będzie na pewno dobrze. To jest na pewno. Zenfon 3 to też jest fajny telefon. Na pewno jak najbardziej, ale wydaje mi się, że G5 Plus lepiej na baterii sobie radzi. Nie piszesz nic o aparacie, a właśnie w G5 Plus z aparatem nie jest jakoś tak super, super różowo. A z wydajnością i baterią na pewno będzie bardzo ok, więc yy, myślę, że jeżeli to nie jest klucz, jeżeli chodzi o aparat, to G5 Plus będzie fajnym, fajnym modelem. Tylko nie wiem czy... On jest sporo tańszy do 1500 zł, on chyba kosztuje 1299, więc jednak troszkę kasy i tak zostanie. Eee, Karol Kowalski. Eee, wybrałem się. Eee, hej, hej, eee, wybrałem się po zakup telefonu. Było to przed świętami, więc i przed QA, w którym zadałem pytanie. Z początku chciałem wybrać A3217, gdyż spodobał mi się z wyglądu i, i tym jak działał w sklepie. Plus jest wodoodporny. Już myśleliśmy z Tatą zapłacić jednak okazało się, że w sklepie nie ma czarnego koloru z tego względu wybrałem białego p 9 Lite, tak wiem to nie robi żadnego sensu. Ale nie no, spoko, no wiesz, no, czasami, czasami są takie wybory niestety i tym samym zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Sporo? Z a 20... Aha, bo a 318 chciała 10. A rozumiem, eee, Zaoczędziłem sporo pieniędzy. Z telefonu jestem bardzo zadowolony. jest płynny i ma dobra para. A do tego lada moment ma dosyć aktualizację. No, tu przed chwilą gadaliśmy o tym. Nandory da 7.0. Cieszę się, że, właśnie, e, że to właśnie to urządzenie wybrałem. Dziękuję za, e, też bardzo za odpowiedź poprzedniej Utwierdziła mnie ona tylko w przekonaniu, że o dobrym wyborze. Może to i moja sprawka. Robert, jestem po imieniu się z Wersajmią. Myślę, że tak będzie dużo, dużo wygodniej. Ale cieszę się. Pamiętajcie, to, że ktoś mnie pyta, czy telefon jest fajny, czy nie, to, że mi coś może przeszkadzać, nie, kompletnie nie musi dotyczyć WAS. W sensie. To może być dla Was na przykład, no nie wiem, mało istotne, albo inne rzeczy, które są fajne, mogą być kartą przetargową przy wyborze modelu, więc ja mogę Wam zasugerować, ale jakby wybór zawsze należy do Was, tak? To czy Wam się coś podoba, czy Wam się nie podoba. Ja na przykład nie mam nic przeciwko wystającym aparatom, tak? Dla mnie to nie jest żaden ból, czy, czy aparat wystaje, czy też nie wystaje, czy bardziej, czy mniej wystaje. To nie jest dla mnie problem, a są osoby, które po prostu nie. Telefon musi być w jednej bryle, bez wystającego aparatu. Są różne jakby podejścia do, do zakupu. Kasper Szura. Witaj Robert, mam sprawę, ponieważ kupiłem S8 i po lewej stronie ekranu zrobiła mi się taka plamka i nie mogę jej niczym usunąć. Co o tym myślisz? Eee, Teraz pytanie, czy wyświetla się na wszystkich ekranach, czy, czy po prostu nawet na wyłączonym ekranie jest jakby, nie wiem, widać, że jest na, na szkle jakieś przebarwienie, czy coś takiego? Czy coś tam powiedzmy z ekranem się stało od strony jakby zewnętrznej, czy to jest faktycznie jakiś tam martwy piksel, albo subpiksel, który się wypalił? Bo jeżeli tak, no to, 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 to bym leciał do sklepu i szybko wymieniał na nową sztukę. Daj znać, nie? Na samym tutaj e, coś, coś się okazało. Mam nadzieję, że się uda to załatwić. Kot Garfield. Czy zastanawiałeś się, może, nad zmianą muzyki w filmach? Jeden tydzień temu. No, parę dni temu zmieniłem. Zmieniłem, więc nie, wyczuli, wyczuliśmy się. Didi CFC. Witaj. E, może nazwa grupy mogłaby być Nawrofony? Fumy e, dobre. Tylko, że nie wiem, czy, czy to nie jest. Znaczy, to nie chodzi o to, że nie wiem, że ja chcę, żeby była grupa, która się nazywa czy tam jest sygnowana moim nazwiskiem, natomiast nie wiem, czy to nie jest sensowne, biorąc pod uwagę na przykład wyszukiwania, tak, no bo to wtedy łatwiej, a nawrofony no mogą nie być takie, w sensie może nie być to też, może to być lepsza nazwa, dużo, natomiast może też ludzie nie będą klikać, bo, bo na przykład no, nie wiedzą, co to jest, a jednak jak jest nawrowski, to jeżeli ktoś oglądał gdzieś mój film, to może mu się coś skojarzy, więc jest większa szansa na to, że że... Oczywiście, link do grupy macie w opisie, więc zapraszam, żebyście sobie wpadli. Te chłopacy akceptują zaproszonka. Co do Apple, to myślę, że jakbyś napisał do jakiegoś Cortlandu, to na spokojnie udostępnili sprzęt, nawiązali współpracę. Takiemu nieantyfanowi się udało, a ma mniejszą widownię. Tak, ale, ale wiesz, Antyfan ma stricte, jeżeli chodzi o Apple'ową, więc to, to, to jest dla niego i dla Cortlandu bardzo korzystne. Chociaż wiem, że, że właśnie aplowe rzeczy się u mnie też mocno oglądają. Chciałbym, żeby się pojawiło więcej tych aplowych rzeczy. To było fajne. Peggy, Maggie, było już rozwiązanie konkursu K10, jeżeli tak, to gdzie można zobaczyć wyniki? Wyniki były zawsze i, i zawsze są w QA i w filmie, który jest konkursowy, więc spokojnie można tam dorwać. I w kolejnym QA, które było, tak jak w regulaminie jest data, no to z tą datą jest QA i tam też są wyniki zawsze na końcu. Szymon Fryś, witam. Czy warto zmienić S7 Edge na LG G6? Czy w, w czym LG jest gorszy? Jak jest ekranem u G6? Bardziej war, warto dołożyć do S8? Powiem tak. Jeżeli masz S7 Edge, to, to oczywiście no, no będzie trochę zmian. Tak. Szczególnie, znaczy w G6 najfajniejsze rzeczy są. Dwie, trzy. Na pewno jest bardzo ładny, na pewno to, że świetnie leży w dłoni, i na pewno to, że ma dwa aparaty i ten szeroki kąt no robi robotę. To jest fajna sprawa. Jeżeli to by ci przypasowało, to myślę, że to jest jakaś opcja. Natomiast na siłę nie ma co też zmieniać S7 Edge'a, bo to jest bardzo dobry telefon, tak samo jak mówię, żeby nie zmieniać go na przykład na S8, jeżeli jest taka duża dopłata, tym bardziej, jeżeli ty masz S7 Edge'a, musiałbyś go sprzedać, dostać za niego dużo mniej i dużo więcej jeszcze dołożyć. To faktycznie no, kwestia z tego, żeby się zastanowić nad tym mocno. Do G6, jeżeli chodzi o wydajność, to pewno podejrzewam, że nie będzie jakichś większych różnic. Jedno i drugie urządzenie działa płynnie. W LG G6 wodoodporność mamy. No jedyne co, to ten certyfikat. Natomiast widziałem, że sporo osobom gdzieś tam się pobiły te telefony, jak upadły, czy ekran gdzieś tam, czy jakby szkiełko od aparatów pękło, to też yy, widziałem, więc... Nie wiem, jak jest tą odpornością, tak? Ja nie rzucałem G6, więc, więc nie zamierzam tego testować. W każdym razie, yy... czy warto, znaczy, jeżeli ci się coś tam mega podoba, tak? Na przykład, nie wiem, wąskie ramki, chociaż w S7 Edge'u nie są one na tyle szerokie po lewej i po prawej stronie, żeby żeby mieć jakiś tam, powiedzmy, dyskomfort z tego tytułu, ale u góry na dole owszem, yy, to. to... Pewnie za, zawsze można, tylko mówię, no to, to jednak kurczę no, no podejrzewam, że musiałbyś sprzedać aż 7 ench, gdzieś tam, nie wiem, za 1800 zł, coś takiego, no to musiałbyś trochę jednak dołożyć do G6, tak mi się wydaje. Każdy z tych urządzeń będzie lepsze, tak, no, bez dwóch zajmów. Natomiast kwestia tego, czy, yy, czy chcesz wydać, ile możesz wydać kasy, i czy chcesz wydawać tyle. Albert Kolana, witam, mam pytanie, czy placasz Mate 8? Jeśli nie miałeś go na tekstach, to jaki smartfon w miarę sporym ekranem dobrą baterią? Nie wiem o, jakim, o jakiej cenie mówimy, natomiast Mate 8 miałem, więc możesz sobie zerknąć na recenzję. Bardzo fajny telefon, bardzo dobrze trzymał na baterii. Może jakimś tam wyglądem, nie był jakiś taki super szokujący, w sensie, że wyglądał mocno tak jak inne Chińczyki, bardzo zbliżona ta bryła. Ale fajny model, dużo, mam chyba koleżankę, która korzysta z tego telefonu do dzisiaj, albo korzystała i była mega zadowolona. Więc myślę, że to jest naprawdę fajny telefon, nawet po dłuższym czasie. Mm, duży... Nie wiem jaką cenę, więc ciężko mi powiedzieć. W, Maycie, w cenie Mate 8 chyba nie będzie nic, bo myślałem o Mate'ie 9, ale na pewno jest sporo, sporo droższy. Ok, Miki, polecacza Lenovo P2 nie miałem niestety, więc ciężko mi się do tego odnieść. TechLabs, lat wcześniej ja mam pytanko, jaki smartfon wybrać do około 1500 zł nie wiem co wybrać, help mi No na pewno poszedłbym albo Moto Z, chyba jest trochę za droga, ale Honor 8, Zenfone 3, LG G5 właśnie myślę, że można S6, jeżeli z tą baterią nie byłoby problemów, to, to jest to jakieś tam spoko rozwiązanie no tych modeli kilka jest i to rzeczywiście można bardzo, bardzo fajne i to nowe, mówimy o nowych smartfonach, w tej cenie naprawdę można sporo fajnych rzeczy dorwać już czy ty, tego G5 SE nie miałem niestety. Dominik Skrzypczak, witaj, ma pytanie, którą wersję kolorystyczną S8 Plus polecasz najbardziej? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Wiesz co, ja bym tym, o tym Orchid Grey brał, chyba najfajniejsza, najładniejsza. Taka jest inna, to po prostu ten telefon z daleka będzie widać, będzie hmm, raczej ty będziesz go widział, że jest inny, tak? Jak będziesz patrzył na ten telefon, to nie będziesz widział kolejnego czarnego, białego, złotego czy srebrnego telefonu. Ewentualnie ten niebieski, on jest na wyłączność z orange, bo ten blue coral jest chyba najładniejszy w ogóle, ale on jest na wyłączność w orange. E, jeszcze i pewno bym tego Orchid Gray brał, bo najładniejsze, no coś takiego niesztampowe, nie tak? Nie dość, że telefon sam w sobie po prostu wygląda bardzo ładnie. To, to druga kwestia, że kolory byłby też taki unikatowy. Grzegorz P. Mam pytanie, testujesz S8+, Plus czy też masz problem z przyciskiem dedykowanym Bixby? U mnie działa jak chce, dzięki za odpowiedź. Wiesz co, testowałem, natomiast klikał się, ale ja sam dużo z niego nie korzystałem, bo nie korzystałem z Bixby. Nie lubię korzystać z czegoś, co, co faktycznie się jakby u nas w kraju, że tak powiem, no nie ma jakiegoś tam realnego przełożenia. Dobrze, że, że Samsung jakby nie, nie promuje tego Bixby, w sensie, że na materiałach prasowych no, wspomina, ale nigdzie nie ma na jakiś tam szyldach, że Bixby o nowy asystent i tak dalej, skoro nie ma języka polskiego, więc to chociaż mnie cieszy. Ale z przyciskiem było wszystko ok. Kiedy będzie premiera iPhone 8? Na pewno jakiś wrześniu, czy, czy w sierpniu jakoś tak, albo później trochę nawet. Jeszcze jedno pytanie, jaki będzie nowy iPhone? To czy ceny tych spadną? No, Ania, no zawsze ceny spadają, tak? I to oficjalnie nawet iPhone Apple obniża ceny swoich urządzeń. No albo szukać gdzieś tam po prostu używanych, które są w bardzo dobrym stanie, więc można już się pewno w takiego teraz zaopatrzyć. Piotr, jaki polecasz telefon do 1000 zł ze stabilizacją obrazu? No A5216 chyba jest jedynym, z który ten... Nie wiem, czy P9 Lite ma stabilizację. P9 Lite, nie pamiętam, żeby P9 Lite miał stabilizację optyczną. Ale mogę, mogę się mylić, więc muszę sobie to szybko, nie chcę mi się na kompie tego robić. Mm, nie chcę mi się tego sprawdzać, ale sprawdzę sobie szybko tak. A wydaje mi się, że, że nie było. Kurczę, coś mi się źle poklikało. A, tak. Nie pamiętam, żeby miał stabilizację, ale mogę się mylić. No, nie widzę, żeby miał stabilizację. Nie, chyba nie ma. Z tego co pamiętam, to nie miał. Właśnie tak się coś kojarzyłem. Więc chyba tylko a 216 w tej cenie. E, Karol, strychasz. Mój młodszy brat ma zagwozdkę. Kończy mu się umowa w salonie. Y, znaczy w plusie po prostu, nie w salonie. Nie ma do wyboru. Albo o Jezus. K10. Nie, to, tego Y62 to widziałem, jak to działa. Nie testowałem, ale kurczę, działało, to dość topornie. k 10 218 dużo lepiej sobie radził. Więc y, polecam raczej ten model. Darek Rupicki, Robert, Roberto sądzi, sądzisz, że aktualizacje poprawi aparat w A5? No właśnie nie za bardzo, tak? No, optycznej stabilizacji nie dodadzą, tak? Niestety, chyba że ona tam jest, ale jest wyłączona. To był jakimś idiotyzmem, chociaż przy s 8 też jest optyczna stabilizacja, przy przedniej kamerce jest wyłączona, w sensie nie jest aktywna. E, więc kto wie, różne rzeczy możemy się spodziewać, po Samsungu również. No mogą poprawić trochę zdjęcia, ale myślę, że z, z tych nocnych, bo podejrzewam, że o nie chodzi, bo, bo w ciągu dnia robił bardzo dobre. Te nocne, gdzie brakuje tej stabilizacji, to podejrzewam, że raczej nie Venus The Games. Czy jak kupię telefon z ekspozycji, to mogę potem go, dać go na reklamację i mi wymienią? Zresztą, telefon, który ci będą sprzedawać, nawet jeżeli jest z ekspozycji, on musi być specjalnie też oznaczony, ale on, nie, on musi być pełnowartościowym produktem, czyli musi mieć pełną gwarancję i tak dalej. Ty go możesz kupić taniej, bo on by na przykład był na ekspozycji, ale musi mieć gwarancję, wszystko, więc podejrzewam, że, że, że tu normalnie wszystko działa tak jak ten. Jak było na konferencji ulonował. A bardzo fajnie występowałem, bo korzystałem z G5 Plusa wcześniej, troszkę i mogę kilka słów powiedzieć. Spoko, spoko. Łowcy B byli, więc ja nie jestem jakimś fanem kabaretów, ale, ale, ale byli spoko. Ghost Ghost, witaj Robert, dzięki Twojej recenzji zakupiłem Galaxy Gear S czy Frontier. Może trochę późno, ale musiałem się przekonać w 100% do niego i teraz już wiem, że jest po prostu mega spełnia moje oczekiwania. A tutaj mam nadzieję, że będziesz nagrywał żywotnie. super się słucham. Dzięki bardzo, dzięki. Fajnie. Kurczę, też się chciałem przekonać do tego Gires czy Frontier, ale chyba poczekam już teraz może, co we wrześniu Samsung pokaże. Markę dwójka. Marka dwa. Często jest tak, że ktoś zaczyna i bardzo szybko kończy i nie jest to broń, boże, wina sprzętu. A tak serio, wspomniałeś ostatnio o cenie G6, ale na legro jedna Oferty są dużo niższe i jest taniej o S8 o ponad 1000, i nie są to aukcje od prywatnych osób, które sprzedają sprzęt od operatora, a ze sklepu z gwarancją. wysuka .pl. Co ty myślisz? Zresztą nie wiem, czy mi się udaje dorwać tak tanie to urządzenie, dlatego ja nie jestem w stanie tego zweryfikować na Allegro, czy to jest sklep, czy to osoba prywatna, która się podaje za sklepik, czy też nie. Więc staram się nie odnosić do tych cen. Staram bardziej się odnosić do cen, które są powiedzmy gdzieś na, na Ceneo. W tych takich znanych sklepach, nie wiem, tam X-Kon, Computronics, Feris, właśnie Wobis. No, pamiętam kiedy coś w Wobisie widziałem, tak mi teraz naszło. Natomiast no, faktycznie, faktycznie wolałbym jakieś takie sprawdzone sklepy, gdzie ktoś może iść i fizycznie kupić ten telefon w sklepie w tej cenie, a nie że musi zamawiać gdzieś tam z jakiegoś wirtualnego sklepu. Więc Wolę się na tym opierać. A cena rzeczywiście jest, różnica jest duża, więc no nie wiem skąd, skąd, ta, skąd ona na siebie że. No, LG zawsze jest szybko taniała, ale żeby G6, która naprawdę jest fajna, tak szybko taniała. G5 rozumiem, że staniała szybko, ale że G6 tak szybko staniała, to tego nie rozumiem. Dzięki za pomoc w poprzednim Q&A z, z pytaniem o nawigację. mapy Mapychur używam i nadal używam i wcale razem sobie bardzo dobrze, pewnie sprawdzam je za granicą. A testowałeś może mapy Eagle Prime? Nie, niestety. Obecnie sprawdzam je i do tej pory nawet na tych dziurawych gminno-opowiadowych drogach daje radę. Fajna sprawa, że pokazuję na przykład stację paliw w pobliżu. Mam też automapę, ale pierwszy kontakt jednak trochę na minus w porównaniu do IGOP P czy Hero. Ale automapę chyba nie jest darmowa, z tego co pamiętam. Huawei podobno zaczyna coś próbować w kwestii baterii, implementując ogniwa grafenowe. Mają już taką baterię, ale jej główn główną zaletą ma być super szybkie ładowanie do bo bateria 3000 mAh ma się ładować w 5 minut i podobno pod koniec roku może się pojawić takie ogniwo w smartfonach, słyszałeś coś o tym? Nie, właśnie nie. Właśnie nie, szkoda, bo, bo to ciekawe jest, muszę poszukać. Bo patrząc na to, że na przykład w 15 minut jesteśmy w stanie naładować baterie, to myślę, że można by tu mówić o małej rewolucji i w pewnym stopniu rozwiązałoby to problem słabych baterii w smartfonie, ale po części, bo jednak zapomnieć o ładowarce powerbanku nie można. To jest jedna sprawa, bo tu mówimy o ładowaniu z, z gniazdka sieciowego, to jest jedna sprawa. Natomiast gdybyśmy... Powiedzmy, jesteśmy w podróży i faktycznie nie mamy tego gniazdka przy sobie, to musiały być powerbanki, które będą wspierały tą technologię też, tak bo to podejrzewam. Musi być jakaś specjalna technologia, samo ogniwo tak się nie będzie ładowało. Musiały być też powerbanki, więc to jest rozwiązanie, ale takie nie stuprocentowe, bym powiedział. Jednak dużo lepsza bateria, wykonana, znaczy bateria, która by po prostu dużo lepiej sama w sobie trzymała, byłaby dużo lepszym rozwiązaniem. Ale dzięki dzięki za info to jest ważna informacja. komentator 20 cześć witaj. Ostatni raz pytałem ciebie o porównanie Moto Z i P10 głównie w kontekście jakości zdjęć, wówczas nie odniosłeś się do P10, bo nie miałeś go jeszcze na testach co oczywiście jest dla mnie zrozumiałe. Czy teraz po kilku dniach użytkowania mógłbyś wstępnie porównać jakość P10 do MotoZ oraz LG G6? To porównanie będzie. Ja mm, mam już naprawdę zrobione chyba z 30 zdjęć, ale większość w ciągu dnia e, P10 i G6. -ki. I to porównanie się pojawi w tym tygodniu, teraz. Natomiast y, muszę jeszcze porobić zdjęcia w nocne, no. bo mam porobione na jednym i na drugim smartfonie jakieś zdjęcia, ale to nie są te same zdjęcia w tych samych kadrach, więc to, to jednak musimy też, muszę to też dopracować. Ponadto, czy mógłbym sprawdzić chociażby teraz, na żywo prędkość internetu w P10 po Wi-Fi, na przykład w Speed test zarówno w paśmie 2,5 i 5, w kilku filmach, YouTube widziałem, że download w P10 osiąga maksymalnie około 40 Mb, a gdzieś inne telefony. Spokojnie sięgałem grubo ponad 150. Mogę w, w czasie, jak będziemy robić inne, inne pytania, to mogę zrobić sobie te testy na, na Wi-Fi. W komentarzach pod filmami jedni pisali, że faktycznie jest problem, a inni mówili, że wszystko jest w, w porządku. Jestem ciekawy, jak to wypada u ciebie. I ostatnie dwie kwestie. Sprawdzałeś w AndroBen czy wydajność pamięci, wiesz mi, Tak, no wiem, wiem, wiem. Czy swoim egzemplarzu testowym masz lekko zaczerwieniony ekran? Zaczerwieniony? Wydaje mi się, że nie, że jest naprawdę bardzo okej. Okay. Więc... Dobra, puszczam speed testa, ale chyba jestem na paśmie 2.4 GHz, z tego co kojarzę. No, faktycznie, tylko 20 downloadu, więc słabiutko. Ja mam upload już 30. Więc e, faktycznie słabo, faktycznie słabo. Zaraz się przełączę na piątkę i zobaczymy. E, odnosi pamięci nie, ale w recenzji zawsze, no teraz podaję te testy. Wiem, że jest ta afera, jeżeli chodzi o, o testy, o, o, o tą prędkość wewnętrzną, że są różne. Natomiast e, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest problem i bardzo w ogóle mało portali o tym pisze. To jest też zastanawiające dość. Dobra, połączyłem się z siecią 5GHz i, i robię ponownie testowanie. Zobaczymy. No tu poleciało 180, a teraz yy, spada. Nie, 60 trzyma się. Leci na 60, no ale to i tak mało, 60 megabitów i 50 uploadu. No, jest, jest mniej, jest mniej, ale widzicie, że jest pasek taki. Z, nie wiem, czy to widać. Gdzie będzie widać, czy nie? Czy on tu wyostrzy ta kamerka, czy nie? Dobra, widać schodek, także, że jest. W kwestii takiej, że po prostu yy, było na początku bardzo szybko, ale spadło. Yy, na te pytanie odpowiem w recenzji, a porównanie będzie, więc spoko. Dawid N. Witam, chciałem poruszyć pewien temat, mianowicie 15% baterii w Samsungu Galaxy A5 2, 16. mam uruchomione oszczędzanie energii właśnie przy 15%, a więc nie załącza a więc się załącza, i czy wasz telefon też tak jest, że dramatycznie szybko spada ta bateria od 15%? Tak, najszybciej spada właśnie końcówka. Końcówka i też takie, no tak, końcówka. Najdłużej trzyma początek, i, i ten, i, i później jest coraz gorzej. A więc bardzo fajnie. I kilka razy mi padł telefon całkowicie do zera, co mnie irytuje. Nic praktycznie nie robiąc, a jak wiem, w oszczędzaniu jest napisane, że ogranicza wszystkie dane usługi oraz wydajność. Aplikacje w smart manager mam zawsze oszczędzać, więc skąd. Taki szybki spadek. Zaznaczam, że kuzyn ma podobny problem w tym samym modelu, problem w oprogramowaniu. Zgłaszać to jako gwarancję, czy jak telefon ma szybkie ładowanie, ale nie korzystam z tego. Ładuję inną ładowarką z LG G4C oraz nie mam dużo aplikacji, może 6 pobranych ze sklepu. To co się dało, wyłączyłem Wyłączyłem nawet z próbą ustawień fabrycznych. Piszej swoje opinie, czy w waszych telefonach najlepiej lepiej Samsung macie podobnie. Zresztą ja bym na Twoim miejscu spróbował innej rzeczy. Zacznij korzystać z telefonu w ten sposób, jeżeli się oczywiście da, bo rozumiem, że czasami się nie da. Natomiast spróbuj korzystać z telefonu w ten sposób, żeby go nie rozładowywać do 15%. Będzie miał 20-30%, go podłączaj. Samsung poniżej 15% bardzo nie lubi, jeżeli jest ten stan, bo to mi też Samsung mówił i, i to może dobijać baterię. więc spróbowałbym po prostu przez kilka cykli robić także. Przy 20-30 bym podłączał telefon do ładowania i sprawdził po, powiedzmy po tygodniu, czy, czy, czy coś lepiej się stało, nawet jeżeli okazjonalnie raz spadnie ci tam poniżej 15%, czy będzie lepiej. Bo jeżeli notorycznie jesteś poniżej 15%, no podejrzewam, że to nie jest korzystne dla baterii niestety. Więc to bym sprawdził. A odnośnie baterii, no to masz w statystykach zawsze. Jeżeli to jest system Android, no to podejrzewam, że to może być albo związane z jakąś aplikacją, albo z lokalizacją. To też nie jest wyszczególnione. więc spróbuj wyłączyć lokalizację. Może masz bardzo, nie wiem, włączony GPS, jakieś aplikacje z tego korzystają i to też dobija baterię. No takie rzeczy trzeba gdzieś tam na pewno sprawdzić. Radio 8, słyszałem, że szukasz statywu do nagrywania na drugi kanał. Zobacz sobie e, gimbal do smartfona. O, dzięki bardzo. Zaraknę, dzięki radio. E, Mr. Seriusz, Robert, mam pytanie: Czy zamierzasz wymienić s 7 na S8? Na razie nie. Chciałbym przetestować s 8 żeby sprawdzić baterię. E, więc, o, jest Kuba Lityński. Witaj, czy warto wymieniać. Lepiej poczekać na coś innego. Wiesz co, no, to zależy, no, jeżeli masz S7 Edge no to musiałbyś naprawdę sporo dołożyć do S8. S8 na pewno będzie świetnie wyglądał, będzie trochę robił lepsze zdjęcia w nocy, ale ale jednak cena jest dość porażająca do wymiany, moim zdaniem. Co byś wybrał? S8 czy S8 Plusa? Wolałbym Plusa, bo jednak wolę duże telefony, chociaż wiem, że skaner odcisków palców jest kompletnie tam nieosiągalny. Czy planujesz wymianę? Na razie bym chciał yy, przetestować S8. Jak ty aktualnie używasz yy... Aktualnie używasz telefon. Aktualnie używam różnych. Teraz no, S7 Edge'a prywatnie, tak, ale, ale testuję bardzo, bardzo, dużo modeli, więc w różnych modelach mam swoją kartę SIM. E, czy to prawda, że S8 bardzo się rysuje? Gorilla Glass 5 jest odporne bardziej trochę na uderzenia niż na, niż na rysowanie, więc jak najbardziej tak. Czekajcie, dziecko mi się budzi. Albo no nie, dobra, śpi. Bo wypad smoczek. Czy ładowarka indukcyjna do S7 będzie pasować do S8? Tak. Który najbardziej? Orchid gray, Czy myślisz, czy w PEL będzie dostępny Blue Coral? Jest, tylko na razie na wyłączność w Orange, więc raczej no, nie wiem jak długo będzie trwała ta wyłączność. Czy warto teraz kupić S8? Nie spieszy mi się. Czy lepiej kupić jak już odpadnie kurz? Poczekaj. Poczekaj, ch chyba że masz, że, że gotówka nie jest problemem, to, to, to spoko. No, zawsze lepiej mieć nowy, fajny telefon od razu, no, tak? to, to jest najlepsze uczucie w ogóle, tak? Że, że, że ktoś jest w ogóle fanem nowych technologii, tak, żeby yy, telefonem mieć od razu już. Jak myślisz, kiedy S8 we wszystkich kolorach będzie dostępny w storech? Tego nie wiem. Nie wiem, niestety, kiedy zajdą te wszystkie embarga, znaczy te wszystkie jakieś tam ograniczenia, jeżeli chodzi o kolory. Nie wszystkie też w Europie będą, z tego co pamiętam. Mówię o tym w tym filmie takim premierowym. Jak zrobisz screenshota na Gires? Jak zrobić screenshota na Gires 3? Eee, przytrzymać przycisk i chyba palcem w lewo albo w prawo, z tego co pamiętam. W jaki sposób teraz robi się screenshota na S8? Eee, przyciskiem głośności i power. Po prostu. Tak jak w innych telefonach, które miały przyciski ekranowe. No dobra, lecimy dalej. Mr. Sergiusz, jak oglądasz zagraniczne kanały YouTube związane z motoryzacją? Żadnych. Czy miałem przyjemność poznać się z jakimś youtuberem z zagranicy? Nie. Widziałem tylko Joshua, Joshua chyba z Android Authority kiedyś. Czy kiedyś miałeś taką sytuację, że ktoś z swoich widzów poznał Cię na ulicy? Nie. Ale na PGA? I kiedyś na jakimś konwencie tam live tuba, chyba raz. to dwa razy było, albo trzy, może. A nie, był, tak, yy, yy, rozpoznał mnie w Starbucksie. Chłopak, który obsługiwał mnie w Starbucksie, wydawał mi kawę, zresztą bardzo miły, pozdrawiam. Yy, Powiedział ten, zapytał się, czy, czy Robert, i, czy z tego kanału, więc to, to było bardzo, bardzo miłe. Jakie polecasz mi kanały technologiczne na YouTube z Polski i ze świata? O, ciężko, ciężko. Jest tego naprawdę bardzo dużo, więc yy, musiałbym jakąś listę chyba zrobić swoją, którą, którą bym po prostu zrobił, żeby, żebyście mogli sobie to, ten, bo tak to, tak naprawdę to ciężko. Klaudiusz nu Lipiński, czy się robi? Tak już pewnie słyszałeś moje domyśle, się sprawdziły na rynek. Wrócił Note 7 yy, w cenie 2400. Czy według ciebie hit czy kit? Powiem tak, to jest nadal dobry telefon. Zacznę, bo ta bateria chyba tam nie jest, jest trochę mniejsza znaczy wydaje mi się, że niestety zbyt głośno było o tej sprawie, żeby ten telefon potrafił zatrzeć to wrażenie, które było niestety niekorzystne. I teraz nie wiem czy jest sens wypuszczanie nowego nota, znaczy tego nota przed nowym notem, jeżeli w ogóle taki będzie, bo to z dwóch stron jest takie trochę trochę bez sensu. Bo zamiast dopracować nowego i zrobić faktycznie dobry hype na nowego Note'a, wypuszczają tego, chyba że po prostu no, chodzi o czystą sprzedaż, a część osób no, podobało się note. Jeżeli ktoś, ktoś lubi noty, no to, to to jest dla niego alternatywa, żeby wrócić sobie do note 7 i zaufać na nowo, jakby, temu, jakby tej sekcji, tak? Bo, bo tak naprawdę no co, no to może wrócić do Note'a 5 Chyba, że w ogóle był z Europy, i Note 5 oficjalnie nie było w Europie, więc <laughs> tak naprawdę ostatni aktualny to jest Note 4. więc Ciekawe. A recenzja Note a 7 u mnie jest na kanale, bo akurat pojawiła się, pojawiła się zanim zaczął się problem w ogóle z tymi bateriami. Dominator 92. Witaj Robacie, ja chciałbym zmienić mój LG G4 na jakiś nowszy telefon. G5, świetny wybór. S7 też, P10. no Wszystkie są bardzo fajne. Czy G5 jest dużo lepszy od G5? Pozdrow super kanał. Pamiętaj, że G5 ma problemy z, znaczy z obudową, w sensie, że, że nie jest super spasowany, że to może latać po pewnym czasie. Piszesz o tym, że masz case, więc to, to nie powinien mieć problem dla ciebie. Płynność działania była bardzo w porządku, aparaty bardzo w porządku. Natomiast wy, wyszczególniasz tutaj telefony, które są też droższe niż G5, bo G5 jest dużo tańsza niż te wszystkie modele, które tutaj wyszczególniłeś. Jeżeli widzę, że tak cię ciągnie do G5, czy, czy może nie poczekać albo nie poczekać jakiejś okazji na G6, bo to wtedy masz dwa aparaty, czyli to, co cię interesuje, one są lepsze. Ten drugi szerokokątny jest dużo lepszy, dużo lepsza jakość z obudowy, lepsze audio, pomimo tego, że nie mam daka, ten głośnik i tak jest bardzo dobry, więc e, no. Lepiej wygląda też telefon, pomyślałbym nad tym. Venus the Games. Czy Sferis to dobry sklep? Tak jak najbardziej. Godne polecenia, na pewno nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Przynajmniej nie, nie miałem nigdy jakichś przykrych doświadczeń. Mister X. się Robin, nigdzie w G5 nie znalazłem opcji wyłączenia szybkiego ładowania, ale kiedy nie włożę kabla do końca w ładowarce. To na ekran. Ale takich rzeczy nie rób. Nie, znaczy, nie, nie polecam wkładać kabla do połowy, czy też ten, bo to, to może jednak się skończyć tragicznie. To na ekranie jest komunikat o wolnym ładowaniu. Pytanie: Czy, jeśli będę ładował telefon w powyższy sposób, to bateria nie straci? Znaczy, kabel musisz wcisnąć do końca musisz włożyć do końca kabel i to bezpodważalnie, tak? bo to może rzeczywiście zrobić jakiś raz, że krzywdę dwa, że może dojść do, może do jakichś wpięcia i możesz w ogóle HT puścić z dymem jeżeli chcesz ładowanie nieszybkie ładowanie jest oczywiście korzystne bo to proces chemiczny, który zachodzi lepiej żeby zachodził wolno więc ładuje się 3 godziny od 15 do 100%, no to to, 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 to jest właściwie to, to, to faktycznie jest długo, natomiast, no, no mówię, no to na pewno lepiej wpływa na baterię niż szybkie ładowanie. A szybkie ładowanie, podejrzewam, że możesz znaleźć opcję wyłączenia. No, nie pamiętam, czy to jest w G5, pewno mówię o tym w recenzji. Natomiast, jeżeli jest taka opcja, to na pewno dopiero wtedy, kiedy e, podłączysz telefon w taki sposób, że pojawi ci się szybkie ładowanie, bo ono czasami musi się aktywować, jakby pierwszy raz. Więc opowiesz, jakiś żart? Nie znam niestety. Kiedy A3217 Marek pyta, Antosiewicz? Nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy w ogóle się pojawił, bo to już tak długo. Niestety Tomasz XYZ, tutaj jest sytuacja o kubku, który no, przepraszał mnie tam kubek, więc myślę, że sprawa zamknięta. Ksantos, Ksantos, cześć, wybierasz się na polską premierę Nokii 356? Czy nie dzwonili? Może coś wpadnie na testy? Wiesz, co? Dostałem zaproszenie, nawet nie pytam, kiedy to jest. Ale nie wiem, czy będę mógł pojechać. Przyznam, szczerze, że nie wiem, czy będę mógł pojechać. Ale chciałbym, ale nie wiem, no bo dużo rzeczy mam innych. No, no sąd, muszą być pewne priorytety. Filip Węcłowicz, S7, 7 s czy P10. Znaczy, ja bym wolał najbardziej S7 Edge z tego. P10 jest świetny, ma świetny, rewelacyjny skaner nacisków palców. Strasznie mi się nie podoba to, że, <laughs> że urządzenie jednak się mocno palcuje, wygląda strasznie nieestetycznie. No, i wydaje mi się, że a, zdjęcia są naprawdę bardzo dobre, ale wydaje mi się, że jednak S7 Edge robi, czy S7K robią zdecydowanie szybciej te zdjęcia. Adrian Barszczewski Witam, Robercie, kupiłem ostatnio A5216 za 200 zł. Fakt, że ma popękaną szybę na froncie, ale jest w pełni sprawny. Czy warto zamienić na P9 Lite z 3GB pamięci RAM? Telefon za telefon? Hmm, ale taki z pękniętą szybą? Ciekawe. No. Jeżeli tamten jest sprawny, no to pewnie, Tylko kwestia ile musisz dopłacić. Czy będzie to opłacalne? Nie wiem, czy ten yy, Huawei jest popękany, ale przed wymianą się tego dowiem. Podobno w P9 Lite tafle szkła na ekranie były krzywe i nie dało się nakleić dobrze szkła hartowanego czy folii, czy to prawda? A to nie wiem, nie słyszałem o takim problemie. Czekam na Twoją odpowiedź, no to musisz się dowiedzieć czy to jest popękane, czy też niepopękany model yy, i... I wtedy zobaczyć. Ewentualnie, jeżeli nie, to ile musisz dopłacić? Czy się opłaca, czy nie lepiej? Na przykład, APIN 2.16, bo jest trochę lepiej zbudowany, wymienić ekran w serwisie. Jakub Kordasiński. Robię wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, a dzięki, to już kilka dni temu. Zdrowia szczęścia z twoimi kobietami w życiu u boku, żona i córeczka Oczywiście, żeby Twoja córka rosła zdrowo. Dzięki bardzo. Więcej wywiadów te fajne, ale dłuższych trochę też musiały i żeby były trochę bardziej sensowne, bym powiedział. I dużo fajnych gadżetów do testu życzę ja oraz cała nasza ekipa adminów z grupy. Dzięki bardzo. Um, Hubert Kroll. Robert, poczekaj telefon dla mamy. Najbardziej jej zależna na świetnym aparacie. Budżet nieograniczony. O, gdyż będzie go brała na abonament. Obecnie używa Xperia Z1. Najbardziej ufa tej Marce. I zależy jej, aby telefon był tej firmy. Co polepsasz? To, to jeżeli już, to XZ. Premium, XZ, XZ Albo poczekać na XZ Premium, bo na pewno będzie najlepszy. Ale z aparatów najlepszy, jeżeli chodzi o sony, jest XZ. Tylko, że jest duży. I to jest, i to jest mm, ewentualnie problem. Natomiast, jeżeli by nie chciała ich. No, znaczy, jeżeli jest przyzwyczajona do Sony, jeżeli chodzi o mamę, to rozumiem, że nie chciałaby się czegoś na nowo uczyć, więc rozumiem to podejście, że, że wolałabym mieć ten sam model. Więc yy, myślę, że, że XZ albo czekać na XZ premium. Yy, tylko, że on, XZ może już być tańszy, tak, XZ premium może być jednak trochę droższy, ale teraz będzie przed sprzedaż ruszała, więc. Może u operatora dorwa, dorwie je z tymi sławkami, które są dość drogie. E, I ty byś miał sławki wtedy, więc to, to też może być fajny deal dla ciebie. Przemek wstępień. czyś Robert, ostatnio e, miałem wymianę USB FS6, które było z mojej winy i do tego które było z mojej winy i od tego czasu telefon muszę często ładować, nawet 4 razy dziennie. Wiesz, co może być tego przyczyną? Czy to przez szybkie ładowanie? Hm. Nie wiem. Ale wymianę USB i teraz jest źle? Hm. To ciekawe. Nie wiem, może zawsze oddać do serwisu i powiedzieć, że coś jest nadal nie tak, tak że coś teraz jest nie tak z baterią. Jeżeli wymienili ci USB-A, tylko nie wiem, czy wymieniałeś sam, czy w serwisie, bo to też nie jest określone. Ale miałem, miałem w mianach, więc podejrzewałem, że w serwisie. Podałbym jeszcze raz do serwisu, powiedział, że nadal coś jest nie tak, tak najlepiej. Co kupić do 1500 zł? Podkreślam: 1500 zł, minimum 3GB RAMu, czy 16 wbudowanej, czytnik linii szybkie ładowanie. G5, S6, yy, yy, czytnik, no tak. G5, S6, Honor 8, może jeszcze nie, ale gdzieś tam może w, w tej kwestii. No, już by się udało, podejrzewam. Moto Z Play raczej nie, ale. Asus Zenfone 3 jest naprawdę kilka bardzo, bardzo fajnych propozycji za 1500 zł. Więc spokojnie poszedł coś takiego bardziej flagowego, nawet z zeszłego roku, niż w te średniaki. Bo to jest taki ten budżet, który już by ci się łapał. Ma to już konieczny. Robert, ja mam pytanie. Mam S7 Edge i na zewnątrz, gdy robię zdjęcia scenarii, zdjęcia gdzie jest tło ciemniejsze, ma paski delikatnie pionowe, a gdzie jaśniejsze, to jest ok. Zdjęcia makro w pomieszczeniach jest ok. Zdjęcia makro i w pomieszczeniach. Czy jest ok? Hmm, ciężko powiedzieć. Ciemniejsze paski, delikatne pionowe. To nie powinno się coś takiego pojawiać. Możesz ewentualnie, no nie wiem, opcja jest zawsze taka, że możesz sam aparat, nie mówię telefon, ale sam aparat przy ustawienia fabryczne, oczywiście zrobić sobie backup zdjęć w razie czego, ale, ale mimo wszystko możesz zrobić sobie ustawienia fabryczne aparatu, może coś się gdzieś przestawiło, albo coś się zepsuło, więc... Można tak spróbować. No później zostaje tylko serwis, no bo nie widzę innej opcji, jeżeli to na, ciemny, na ciemnym tle. Nie spotkałem się przyznam szczerze. Żeby tylko na ciemnym tle, w sensie takie coś było. Więc ustawienia fabryczne aparatu może zrobić osobno w menu, tylko z backupu sobie zdjęcia na wszelki wypadek. One powinny zostać, ale mimo wszystko. No i ewentualnie serwis, jeżeli to nie pomoże. Robert Krześniak, gdybyś miał do wyboru iPhone 7 i S8, to co byś wziął dla siebie? Pomijam cenę. S8 zdecydowanie. s zdecydowanie lepiej wygląda. Może na baterii gorzej trzyma, ale na pewno zdjęcia robi nie niegorsze. Raczej wieczorem robi le lepsze. No i wygląda dużo, dużo lepiej. E Bartez9503, Robert, czy warto teraz kupić S7? Czy lepiej ewentualnie brać zwykłą 3 Edge? Zresztą no Edge ma tylko to, że, że po prostu lepiej trzyma trochę na baterii, bo mają większą, tak? A jakby różnica w proporcjach ek wielkości ekranu nie jest aż tak zabijająca dla tej baterii. Ale S7 reszta ma wszystkich tych samych funkcji, no i dodatkowo jest flat, więc jeżeli Ci nie interesują zakrzywione krawędzie, no to to, to jest też ciekawa opcja. On jest z tyłu zakrzywiony, więc trochę lepiej się go trzyma w dłoni, to jest na pewno mega dobre. Opowiadania, cześć, S7. E7... Edge ustąpiła miejsca lgg 6 platynową. O, ten czyli temu niebieskiemu, bardzo ładne. Początkowo miałam brać biały, ale chodziłam po komisach warszawskich i nie mieli. W złotych tarasach był tylko srebrny i też taki wzięłam za 2,400 nowy, więc myślę, że cena uczciwa w stosunku do jakości S7 Edge. Też niedługo po promierze kupiłam w warszawskim metrze za właśnie chyba 2,800. A złodzieje Saturna chcieli 3,500. Nigdy nie kupowałam za złodziejską kwotę, tak to na G6 oszczędziłam 900. No i bardzo dobrze ale mam kilka przemyśleń po dwóch dniach intensywnego użytkowania Czy by się zrobić odwrotność zoomowania taką skalę od kąta wąskiego do szerokiego, bo jak jest jakiś nagły skok, to na przykład e, to na przykład chcąc objąć zamek królewski, włączając szeroki kąt, objąłem nagle kolumnę Zegmunta i kamienie Kamienicę okoliczną, a nie o to mi chodziło. No ale to wtedy musisz no, podejść, tak? Trzeba, trzeba coś wybrać, tak? Więc no, to nie da się tak zrobić, bo to są dwa obiektywy, nie ma płynnego przejścia między tym. Więc jeżeli przybliżasz, to przybliżasz na tej pierwszej matrycy. A jeżeli jesteś już jeszcze bliżej chcesz, no to, to już przybliżasz na tej gorszej matrycy, która jest też ciemniejsza. Może na tej jaśniejszej, tej głównej nie ma takiej dużej różnicy, ale na tej y, szerokokątnej to już będzie widać druga sprawa w trybie do selfie mało urozmaiconym w sensie jakieś makijaże itd nie ma tego tylko filtry które mało co zmieniają a niektóre są paskudne jakieś rozświetlenie co akurat się przydaje Samsung S8 ma lepsze kolejną rzecz producent kantuje na przekątnej wyświetlacza bo pisze 5.7 a przyłożyłam wyświetlacz Note 4 yy, oraz S7 Edge i są o wiele niższe więc stawiam że G6 ma 5.9 cala nie, niekoniecznie, on jest po prostu też węższy. Mam też pytanie: czy zostawić Always on Display? Czy wali dużo baterii? No, trochę to, to zjada, bo to jednak nie jest amulet, który świeci czarnymi, e, znaczy ma czarny ekran i nie świeci wtedy. Z, poz, z pozytywnych rzeczy: aparat jakoś w dzień, petarda jestem zaskoczona. W też mega dobra. E, Note 4 przegrał, w nosy, rozmywał zdjęcie, LG, wszystko ostre, filmy też lepsze. S7S też moim zdaniem, gorsze mi robił trochę zdjęcia, zwłaszcza w dzień. W nocy podobne pozdrawiam. Dzięki. No, w, w mniej szczegółowe są trochę na S7M, jeżeli przybliżasz, tak, ale w ciągu a tak normalnie to będą trochę bardziej rozmyte, tak jak, jak w przypadku S8. Są takie bardziej miękkie, nie takie ostre. Porównanie zresztą jest. Rafał Kosakowski, witam, piszę do Ciebie w sprawie nowego wyglądu animacji, który zaprojektowałeś w pierwszych wrażeniach po 10 Chciałbym, żebyś uznał to jako moją skromną opinię. Lubię twój kanał i chcę tylko pomóc. Mam parę małych uwag, instro świetne, choć napis Robert Nawrocki wydaje się ciut za wielki. Kolejna rzecz, animacja dotycząca subskrypcji powinna być zmieniona i fajnie było, gdybyś pojawiał się w trakcie filmu oraz na samym końcu. Ponadto moim zdaniem musisz postarać się o logo kciuka w górę końcowe loga social mediów wraz z adresami są za małe, już powiększone. Mam nadzieję, że moja opinia pomoże w rozwoju Twojego kanału. Pozdrawiam. Dzięki. Odnośnie kciuka to, to chyba uda się to zrobić, bo mam takiego... Mam takiego. Możemy, możemy to zobaczyć. Spróbować, czy to coś będzie dawało. Paweł Galiński, ale dziękuję Ci bardzo, Rafał. Dzisiaj zostałem posiadaczem Honora 8. Dzięki, Robie, za wszystkie sugestie i za pomoc od kanału. Jednak nie ucieknę, bo się przywiązałem. No i bardzo się cieszę. Na pewno, jak będą następne telefony, to gdybyś kolejny raz zmieniał, to zapraszam. Eee... Kubek. Poszukuję telefonu, który wytrzyma mi 3 lata użytkowania. Zależy mi na dobrym aparcie, ekranie, lepiej AMOLED. Budżet bez limitu, byleby telefon był w Play. O, i to ja wiesz, ja tak nie będę przeglądał ofert, więc to musisz sobie sam dopasować. No raczej bym brał coś z flagowców. W zależności od tego, jak, jak no jeżeli bez limitu, no to albo iPhone'a 7 Plus, albo S8 Plusa, LG G6. No tych modeli jest kilka, które możesz sobie wybrać, jeżeli możesz sobie pozwolić na wszystkie. Ale to musiałbyś zobaczyć dokładnie u Playa, jakie są dokładnie oferty. hh 92. Ja jestem ciekaw takiej rzeczy. Hmm. Co twoi rodzice mówią na to, że zmieniasz telefon co rok? Oczywiście mowa tutaj o latach wcześniejszych, gdy byłeś jeszcze dzieciakiem na utrzymaniu rodziców, nic do tego nie mieli, a może ci dofinansowali jakiś sprzęt? Takie luźne pytanie. Wiesz, co nie? Ja dostałem od rodziców pierwszy telefon na kartę w Simplusie wtedy. Motorola D520, natomiast każdy kolejny telefon kupowałem sobie sam. Kupowałem sobie sam, bo w liceum kupowałem już po prostu używane telefony, jakieś tam Nokie i tak dalej, bo to były czasy Nokii, Motorola, różne takie jakieś otwierane fałki. Natomiast to były wszystko telefony kupowane gdzieś tam po komisach, które ja sobie kupiłem sam. I w liceum kupiłem sobie pierwszy telefon na abonament. Nie, na, na studiach, na pierwszym roku, przepraszam, na studiach, na pierwszym roku kupiłem sobie telefon abonament, bo wystarczyła ymm, legitymacja studencka, nie było trzeba zaświadczenia o zarobkach, więc tak, ale od, tele, od rodziców dostałem jeden telefon, a resztę kupowałem sobie sam. Kaliem, ach, nie było Q&A w niedzielę, więc włączam recenzję na sen, <laughs> spoko. Mr. Sergiusz, Robert, który kolor, e, kolor S8 byś wybrał, e, grey, black, silver czy blue? Pierwszy jest blue, drugi jest grey, ale blue nie zostanie, bo, bo jest na wyłączność w orange, więc raczej bym poszedł w greja. Eee, jeszcze raz Sergiu, Sergiusz, mam do Ciebie parę pytań związanych z motoryzacją. Jakie masz auto i co o nim sądzisz? Eee, mam Tipo z zeszłego roku. Generalnie ok, tylko że, że nie jest głośne i 95 koni to jest mało. Eee, trochę głośne jest. Generalnie nie mam jakichś większych zarzutów. Eee, I szósty bieg mógłby być trochę tak bardziej wydłużone, w sensie, że przy tam nie, wiem, powiedzmy, prędkości autostradowej mam blisko 4000 obrotów, na szóstym biegu to jest dużo i niestety to spalanie jest dość wysokie. Jakiej marki najbardziej lubisz auta? Najbardziej chyba lubię e, Audi, chyba chciałbym mieć Audi. Jaki jest twój ulubiony model auta? Jaki jest twój wymarzony? E, wymarzony chyba byłby chyba Audi SS, S7. Tak, znaczy nie, A7, A7, ale to taka wersja jakaś tam trochę usportowiona, bo on jest fajne, jest taki pięcie taka limuzyna, nisko położona, z dobrymi silnikami, piękne są te samochody, jakbym miał, to bym brał w, w ciemno. Czy orientujesz, się na jakich, czy orientujesz się na jakich Samsungach lub Huaweiach działa funkcja Android Auto? A niestety nie, nie sprawdzałem tego, bo nie mam u siebie tego w, w samochodzie, więc nie mam jak tego sprawdzić. Zrobisz kiedyś test tak, y, jakiejś kamerki samochodowej? No postaram się, zobaczymy. Postaram się zrobić jakąś tam y, kamerkę samochodową, żeby. No zobaczymy. Spróbuję coś. Nie obiecuję, ale spróbuję. Homer Simpson, czym różni się Chrome beta od zwykłego chrom? Wiesz co, tam są w becie po prostu szybciej, wszystkie jakieś tam ciekawe, czy, czy mniej ciekawe rzeczy są szybciej udostępniane, tak? W sensie jakieś nowości i tak dalej, ale one nie zawsze muszą super idealnie chodzić, więc to jest taka różnica, o której warto gdzieś tam pamiętać, że, że na, chromie, na becie może się coś sypnąć, na chromie zwykłym nie powinno. Natomiast jeżeli coś tam nowego wchodzi, to na becie powinno się to pojawić jako pierwsze, nie wiem. Co tam pierwsze się pojawiało, na przykład pobieranie offline było pierwsze. E Pierwsze było, co tam jeszcze? Z tych takich ważnych rzeczy. No chyba tak, ograniczenie trans, transmisji danych też było na becie pierwsza. No ale no, nie zawsze to działo jak super. Kaliem, jakie piwo lubisz najbardziej? Wystarczy nie mam jakiegoś takiego konkretnego, ulubionego. Lubię bardzo wszystkie y, przeniczne, nie wiem, bo tam wypiję dwa im wystarczy. Ale też lubię jakieś tam ipa, apa, takie, no, takie jakieś tam udziwnione, nie, nie, niekoniecznie. Nie lubię tych wszystkich sikaczek, i takich. No, oczywiście wypiję, ale nie, nie, to nie jest tak, że czasami wypiję piwo tylko, żeby na przykład zaspokoić pragnienie, a czasami jest tak, że chciałbym się po prostu napić czegoś takiego lepszego, żeby poczuć jakiś fajny smak. Mateusz Koidzejczyk, witaj Robert, chciałem opowiedzieć o wadzie technicznej Galaxy Alpha. Ja wiesz, mój tata kilka miesięcy temu kupił używanego Galaxy Alpha z napuchniętym baterią. Kupiliśmy Analeger nową, oryginalną baterię do tego telefonu. Przez kilka miesięcy spisywało się bardzo dobrze, nie było z nim żadnych problemów. Kilka dni temu telefon zaczął bardzo szybko się rozładowywać, a na jego naładowanie trwało dłużej niż zwykle. Co się okazało, ta bateria, którą kupiliśmy, znowu napuchła. Napuchła tak bardzo, że zaczęła wyginać tylną klapkę i potrafiła odkleić wyświetlacz ochu, czy od obudowy. Nie powinno się tak stać, ponieważ bateria miała jakieś pół roku. Trochę się zraziliśmy tym modelem i tego dnia kupił sobie S5 Neo i jest bardzo zawalony. Trochę narzeka na duży wyświetlacz, lecz to tylko kwestia czasu, kiedy się do niego przyzwyczai. To prawda, ale to nie słyszałem. Pierwszy raz mam taki, taki problem, jeżeli chodzi o Alfę generalnie. Słyszę, żeby coś takiego się stało. Więc zastanawiam to. no Nie wiem, no podejrzewam, że i tak gwarancji już nie ma na ten model, więc ciężko tutaj cokolwiek innego zrobić. Jan drzewa, witam. Gdyby miał Pan sobie tak przewidywać, kierując się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, to jaką cenę Galaxy S8 przewidywałby Pan za 3 miesiące, 6 miesięcy, rok? Och, jak miał tak szczelać, to 3500 mamy teraz, tak? Za 3 miesiące myślę, że. Jeżeli będzie czy 200 czy 300 to, będziesz, to będzie dobrze, bo to tylko indywidualne jakieś tam promocje w sklepach. Za 6 miesięcy to będziemy po, mm, za 6 miesięcy to będziemy po naucie. to może już być koło 3000 cena, a za rok... No, myślę, że za dużo nie spadnie, myślę, że jakieś 2800. No, no jednak dobrze, znaczy mówię o oficjalnej sprzedaży w sklepie, tak? Nie mówię o tym, co można kupić na Allegro dużo, dużo taniej, więc myślę, że te ceny jakoś tak super nie Spadają. Zobaczcie, jak wyglądają ceny S7, S7 Edge. Teraz nagle jakaś jakaś promocja widziałem, że były chyba za, 2, 2, 5, za 2, 200 czy za 2500 był i S7 i S7 Edge. Haha, ha, 92, a jeszcze jedno pytanko, co zrobię z Note'em 2? Yy, sprzedałem, ale to korres był chyba ostatni Samsung, którego sprzedałem. A czy będę robił przesiadkę na S8, to yy, mówiłem o tym wcześniej. Dobra, to było 218, i trochę pocięte, biorąc pod uwagę to, że, że niestety, no, miałem jakieś tam inne obowiązki, więc... Ale i tak jest 11, bo zacząłem nagrywać chyba po 10, nie, przed 10, przed 9, po 9, więc powinno się pojawić w miarę, w miarę szybko. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.